zdecydował odnośnie na prowadzkę z Lublina. Tak, to... No pan wie lepiej. No ja wiem lepiej, tak. Ale to jest w książce chyba. No tak, tak, no właśnie, wszystkiego nie możemy powiedzieć, bo trzeba kupić książkę. Mało osób wie, że pan Stanisław Michalkiewicz najpierw po studiach pojechał do Gdańska, gdzie mieszkał niecały chyba rok. Pracował na stanowisku urzędniczym. No ale ta praca mu bardzo się nie podobała, więc z Gdańska, bo kiedy po studiach wyjechał z Lublina, to już nie wrócił do Lublina, żeby mieszkać na stałe, tak? Więc wyjechał do tego Gdańska, tam był kilka miesięcy i potem pojechał już do Warszawy, gdzie podjął studia podyplomowe dziennikarskie. Proszę Państwa, dlatego pojechałem do Gdańska, bo chciałem zostać adwokatem. No, zgodnie z moim wykształceniem prawniczym, ale wydawało mi się, że w Lublinie to nie mam specjalnie szans, bo tu jest całe grono absolwentów Wydziału Prawa powiązanych tam rodzinnie i tak dalej z palestrą, no to raczej moje szanse wyglądają źle, ale w Gdańsku wtedy jeszcze nie było uniwersytetu. Wydawało mi się, że tam będzie mi łatwiej dostać się na aplikację. To zależało od prezesa Sądu Wojewódzkiego. No i kiedy poszedłem do niego, żeby tam poprosić go o przyjęcie na aplikację sądową, bo to był warunek taki sine qua non, on mi zadał jedno pytanie. Nawet nie to, czy studia skończyłem, tylko czy należę do partii. Jak mu powiedziałem, że nie, to popatrzył na mnie tak wymownie, że ja zrozumiałem, że ja żadnej aplikacji nigdy tam nie dostanę. No i w tej sytuacji nie było sensu, żebym dalej siedział w Gdańsku, bo to tylko dlatego tam pojechałem. A praca urzędnicza to dlatego mi się nie podobała. Ja nawet takie sobie ślubowanie złożyłem prywatne, że nigdy więcej. Bo przede wszystkim straszna nuda mnie zabijała tam. Ja pracowałem w takim miejskim zarządzie gospodarki terenami. Tam w Gdańsku było bardzo wielu takich ludzi, którzy zostawili mienie swoje na terenach za kordonem. No i na podstawie ustawy tak zwanej zaburzańskiej mogli sobie zaliczyć wartość tego mienia na przykład na poczet ceny kupna domu czy mieszkania i tak dalej. No to trzeba było przygotować od strony prawnej do zawarcia aktu notarialnego. Ja się tym zajmowałem. I no to mi zajmowało mniej więcej 2 godziny dziennie, ale nie mogłem stamtąd wyjść, ani nie mogłem się tam, nie wiem, jakimiś innymi zajęciami zająć. W dodatku siedziałem z takimi paniami, które przez cały czas coś robiły. No i dla mnie to była udręka, że musiałem kilka godzin spędzać na takiej bezczynności i powiedziałem sobie nigdy więcej. Chyba, że no będę przymierał głodem, no to wtedy tak, ale jak nie, to nie. No i na razie dzięki Bogu się udało. To wszystko oczywiście jest opisane z szczegółami w książce, także zachęcam. Proszę, ja mam jeszcze takie pytanie. Dlaczego pan wybrał UMCS, a nie KUL? Bo nie było prawa wtedy na KUL. To było apogeum wojny Gomułki z Kościołem. Połowa lat 60. Ja w 65 roku zdałem maturę i wtedy na KUL-u nie było Wydziału Prawa. Tam tylko jeden taki profesor no, siedział na łaskawym chlebie, można powiedzieć, profesor Papierkowski. Ale żadnych studentów nie było, bo nie było Wydziału Prawa. Był tylko na UMCS-ie. Zresztą dosyć zabawna sytuacja, ja to tam wspominam, jak pierwszy wykład na pierwszym roku. No i pierwsze słowa wykładowcy, czyli profesora Zeidlera, który był rektorem wtedy. I on tak miał taki akcent lwowski. I pierwsze słowa to były takie: my, marksiści.
Mówię, Boże, kochany, gdzie ja jestem, co ja tu robię? No potem się okazało, że nie jest tak źle, ale to pierwsze te słowa to mnie zmroziły. Ja takie pytanie jeszcze odnośnie tych czasów studenckich. Czy, ponieważ pan jest ten rocznik i na pewno pan zna dużo jakichś ciekawych historii, czy wydarzenia roku 68 na studiach tutaj w Lublinie, czy pan mógłby coś ciekawego powiedzieć na ten temat? Pan brał udział, czy tylko obserwował? No nie wiem, czy ciekawego, bo ja właściwie się wpadłem, że tak powiem, na wydarzenia marcowe. Przypadkowo w Warszawie, tu pan Cukiernik o tym wspominał, pojechałem odwiedzić siostrę. No i to akurat było 8 marca. Idę sobie przez ulicę Marszałkowską, koło kina Luna. Nawiasem mówiąc, to kino dlatego się tak nazywa, że niedaleko mieszkała Luna Brystigierowa i to z tego kina niedaleko tam mieszkała. No i nagle widzę, że idzie taki tłum ludzi z biało-czerwoną flagą, a z tego kina cała watacha milicjantów wybiegła i zaczęli ich pałować. No i tam nie rozróżniali, kto jest winien, kto nie winien. I te ekspedientki okolicznych sklepów otworzyły drzwi, tak żeby ci wszyscy manifestanci mogli tam uciec. Ale jak milicjanci dobiegali do tych, to zatrzaskiwały drzwi, więc i to w ten sposób. No i ja już potem z tymi manifestantami szedłem. Kilka razy nas rozpraszali, ale w końcu dotarliśmy tutaj na krakowskie przedmieście, przed kościół Świętego Krzyża, tam gdzie schody są i ta figura Chrystusa. No i tam się już zaczęliśmy przekomarzać, że tak powiem, przepychać z rabowcami i z milicjantami. No i ja następnego dnia, bo to już w Warszawie te rozruchy takie uliczne zostały stłumione. Następnego dnia, to był poniedziałek, w niedzielę jeszcze przyjechałem do Lublina, mówię, słuchajcie, w Warszawie są tu demonstracje, rozruchy są w Warszawie, no a tu my co? Następnego dnia mieliśmy zajęcia z wojska. Wtedy jeszcze były takie zajęcia, że musieli się przebierać w mundury wojskowe. No i tam i wracamy, a tutaj na tym miasteczku, w miasteczku akademickim tłum się zebrał, no i oczywiście, żeby iść pod komitet wojewódzki. Ale to miasteczko uniwersyteckie jest bardzo łatwe do okrążenia. I milicja okrążyła, i także nikogo, do kulu, właściwie do tego domu nauczyciela zdążyliśmy dojść i potem już nas spychali. No to takie były te uliczne demonstracje, a zakończyło się to takim, no, można powiedzieć, już półurzędowym wiecem w chatce Żaka. No i tam właściwie już było po wszystkim. Także nie było takich tutaj jakichś dramatycznych scen. Profesor Zeidler moim zdaniem niesłusznie przypisywał odpowiedzialność za te rozruchy lubelskie studentom kulu. Mówi, ja mam dosyć kulu. Mówi tu, on w ogóle tak wspominał kiedyś, że w Lublinie były dwa uniwersytety. Kul i Żul. To Żydowski Uniwersytet Ludowy, to właśnie taka złośliwa nazwa UMCS-u. Dobrze. Proszę bardzo. Jeśli... Proszę. Pytanie takie może właśnie troszkę biograficzne, bo od tego zaczynaliśmy spotkanie. Chciałem się zapytać, na jakim etapie pana życia zetknął się pan z kulturą prawną inną niż tego czerwonego, komunistycznego caratu? Czy to może gdzieś przyszło z dwudziestolecia międzywojennego, czy gdzieś z zagranicy? No nie, na studiach się zetknąłem, proszę pana. Mieliśmy, zresztą jest i teraz na studiach prawniczych taki przedmiot prawo rzymskie. No ja się z tym zetknąłem już na pierwszym roku, w drugim semestrze mieliśmy prawo rzymskie i potem jeszcze w następnym roku przez jeden semestr. Także to jest zupełnie inna kultura prawna i
tyle. No to bardzo mi się podobało prawo rzymskie, bo tam logika jest jedno z drugiego wynika, wszystko się zazębia. No a poza tym ci prawnicy byli, no można powiedzieć, bardzo pomysłowi, jeśli chodzi o definicję, bo w ogóle Rzymianie byli takimi formalistami, i, no ale o umysłach ścisłych. I na przykład był taki prawnik Ulpian Domicjusz, który operuje się takim pojęciem sprawiedliwość, o to walczymy o to i tak dalej, ale jakby kogoś zapytać, co to jest, to może miałby trudności z udzieleniem odpowiedzi. A Ulpian Domicjusz odpowiedział: Justitia est firmat perpetua voluntas suum cuique tribuendi, co znaczy, że sprawiedliwość jest to niezłomna i stała wola oddawania każdemu tego, co mu się należy. To jest znakomita definicja sprawiedliwości. No i wie pan, to było moje zetknięcie z tą kulturą prawną starożytną, ale to nic nie szkodzi. Bo właściwie systemy prawne państw cywilizowanych są ufundowane na zasadach prawa rzymskiego. A już cywilizacja łacińska, to jednym z elementów cywilizacji łacińskiej, to grecki stosunek do prawdy, tam grecka filozofia, właśnie zasady prawa rzymskiego i etyka chrześcijańska jako podstawa systemu prawnego. Także to jest cały czas, mimo że już formalnie nie obowiązuje, ale właśnie nawet i obowiązuje, bo we współczesnym prawie morskim na przykład jest taka instytucja, która się nazywa awaria wspólna. I to jest dokładna kopia takiej starożytnej ustawy Lex Rodia de Jactu, ustawa rodyjska o zrzucie morskim. Jak statek był podczas burzy zagrożony, no i trzeba było wyrzucić część ładunku za burtę, żeby ratować całą resztę, no to właśnie wszyscy ci, których ładunek został uratowany, musieli wynagrodzić temu straty temu, którego ładunek został wyrzucony. To się nazywa w polskim kodeksie morskim awaria wspólna. Także niektóre instytucje w sposób dosłowny zostały recypowane do współczesnych systemów prawnych i myślę, że to jest wystarczające. Ja prawna była podawana już w młodzieży w szkołach średnich, bo były zasady prawa bardzo tak prosto wyłożone, może bardzo tak przejrzyście, no i tego chyba tej kultury prawnej nie otrzymuje młodzież takiej edukacji. Ubolewam nad tym, wie pan, dlatego że w ogóle edukacja ma swoje takie plusy ujemne, jakby to powiedział Kukuniek. Na przykład są dyscypliny akademickie, które moim zdaniem nie mają z nauką nic wspólnego. I to wskutek tego całe pokolenia młodzieży, która myśli, że to wszystko naprawdę, są duraczone po prostu. To jest straszne, to spustoszenia, tego się spustoszenia nie odrobi. To przez dziesiątki lat, może nawet przez 100 lat trzeba będzie to odkręcać. Dlatego to jest takie ważne.